Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Enki, a to jest kolejny odcinek z gry Inside. I kontynuujmy, patrzcie, jest 20:28 albo 27. Dokładnie tak, dla was to jest pora na kolejny odcinek z Inside. Dokładnie. O, tam ktoś biegnie. Co to jest za ludzik? O, kolejny sobie biegnie. Nie wiem, co to są za ludziki. Ale tak, nagrywam to po ostatnim odcinku i po prostu sobie kontynuujmy. Tylko, że nie wiem, co mam tu zrobić. Tak szczerze. Dobra, jakoś... czekajcie, tu było coś żółtego. Patrzcie, tutaj po lewej jest żółta linka do góry. Taka ukryta, tutaj w tym miejscu. Coś ja muszę tu zrobić, tylko nie wiem co. Jakaś skrzyneczka tu jest? Nie wiem. A może udałoby mi się na przykład jakiegoś jednego typka tutaj przetegować? I wtedy on by mnie podrzucił tam do góry? Nie no, nie wiem w sumie. A zobaczmy, co tam jest na dole. O! Siemanko! Dobra, jednak żyjecie! Chodźcie tu. O, proszę bardzo. No z wami się już chyba... No, w tym momencie już chyba na 100% żegnam. A tu mogę doskoczyć? No, super. Ale przeżyłeś. To jest... To fajnie. O! Ty! Jeszcze mogą mi pomóc. Nie wiem, co tam było na dole, ale... O nie, ich zgniecie, nie? Taka krew bryźnie we mnie. O nie, to dobrze. E, wiecie co? Chodźcie! Tutaj... O nie! Nie, nie chciałem tego! A, mogę to... Nie wiem, co mam zrobić. Oni tam biegają u góry. Czy oni może jakoś tutaj spadną? Nie. O, tu mogę spaść. No i świetnie. Dobra, ludziksy, pomożecie mi w czymś. Tu jest linka. Proszę mnie do niej podsadzić. Hej, hop. O, i gdzieś się wspinamy. Nie wiem gdzie. Ale gdzieś się wspinamy. O. No i proszę bardzo. A tu... Się kończy żółta linka. Gdzie jest żółta linka? A, tutaj idzie dalej. Dawać mi sekreta. No serio? Serio? Te ludziksy muszą być u góry. To jak ja je muszę podzielić na pół, czy coś takiego? To chyba tak. Ej, to jest głupie. Znaczy, fajne, ale głupie jednocześnie. Bo muszę się wracać na gen. No dobra. Jakby tu was podzielić? Jedni są szybcy, a drudzy są wolniejsi. Myk! O! No tak trochę nie do końca na połowę was podzieliłem. Ale czy ty mnie podsadzisz? No nie jesteś zbyt silny. Szczerze, ale chodź. Może ty to otworzysz? Oj, jak on się o mnie troszczy. Sam. Spadnijcie mi dwóch. O, nie wszyscy! Powiedziałem, nie wszyscy! O Boże, debile. Wszyscy tam pospadali, tak? No wy jesteście debilami, no. Nie o to mi chodziło. Co ja teraz zrobię? O! Dobra, jest po... Tam jest, nie wiem, pięciu, tu jest też pięciu, jest chyba good. Muszę ich podzielić na połowę. I w taki sposób oni... Nie, po co ja tu wychodzę? I teraz tak. Tu proszę mnie podsadzić, ludziksy. O, potrafię mnie podsadzić i oni mnie mogą podsadzić także do tamtego...
Secreta. Tu za mną, panowie. Czy ty masz jakieś, kurno, bombę na sobie, na brzuchu? Jakiś kolor ma tam coś na brzuchu. No nic. Proszę mi podsadzić. O nie, tą stronę! Debile! Chcecie mnie zabić? Tutaj. O! Proszę bardzo. 6 na 14. Jest good. Teraz tamci proszę mnie tu schwytać. No nie do końca wam się to udało. Ale nic, wybaczam wam. Tacy jacyś nie do końca jesteście. Więc no, dobra. Teraz chodźcie wszyscy do windy. I jedziemy razem na wojnę. Na wojnę przeciwko tym złym ludziom, którzy nie wiem, podcinali wam głowy czy coś, albo nie wiem, co wam porobili. Tak szczerze. A ten najbardziej po lewej jest trochę dziwny. Jakbym miał... Ty! Czy to nie jest... Ty, ten gościu, o! Ten, co jest najbardziej po lewej, chyba na... No nie do końca na lewej, ale to mi przypomina serius sama tego takiego bombowego, co ma jako pięści bomby i jest bez głowy, taki kamikadze. Taki jeden pośród nich jest, to wcześniej mogliście zobaczyć, co był po najbardziej po lewej stronie. Teraz też go widać, za tym kolesiem w masce. Pamiętacie, maski są ważne. Koronawirus się szerzy. Oni też, widzicie, muszą dbać o siebie. Chociaż takie publiczne wychodzenie na zewnątrz nie do końca jest fajne. Więc no. O, teraz ten biegnie jako nie przedostatni, tylko przedostatni. Z bombami dziwnymi. No, koledzy, tu chyba nie doskoczycie razem. Wszyscy, więc pa, pa. No i życzę wam szczęścia, pomyślności i wszystkiego najlepszego. Dobra. Dzisiaj jakaś fajka, ale w ogóle komputery są fajne, najnowszej generacji. Halo? Halo? Jest tu ktoś? Czy ktoś mi tu pomoże? Nie wiem czemu, ale powoli mam wrażenie, że się zbliżamy do samego końca. Tyle, naprawdę, myślałem, że ta gra będzie trwała dosyć... Że nie będzie aż tyle trwać. Jezu, co to jest? Konio ludzi robią? Czy to krew jest? Nie wiem. Ale gra naprawdę jakby jest... Myślałem, że będzie krótsza. A jest naprawdę długa. O Boże! Co jest? On ucieka. Co? Jest krótka. Znaczy jest długa ta gra, a cały czas jakieś tu nowe rzeczy są pokazywane. O! Oni mi nic nie robią? Czy coś? Nie wiem, to są jacyś ludzie. To koniec jest? Co, pośród naukowców patrzymy w szybkę. To fajnie. Fajnie, podoba mi się to. No to chyba nie jest koniec, nie wiem. Czym tu mam podjechać? Coś tu jeszcze będzie. Widocznie. Dobra, wspinaj się mały. Kurde. Nie mówcie mi, że wejdę do tego zbiorniczka, gdzie wszyscy się patrzyli, nie? Bo na to chyba wygląda, że ja będę tam zapływać i w nieskończoność, tak się skończy gra. Mogę to przycisnąć? Chyba nie. O! Tu od góry się patrzą ci naukowcy. Tylko co tam jest? To mnie ciekawi, bo niby się tam wszyscy patrzyli, a my nie do końca wiedzieliśmy, co tam jest. To mnie tak trochę... Jakby coś tam było, jakieś
monstrum, czy coś takiego, bo tam wcześniej jakby tych ludzi jakby mutowali, czy coś takiego, może tu jakiegoś wielkiego mutanta podwodnego stworzyli? Nie jestem pewien. Ale na coś tam gapią, ale na co to jeszcze, tego się przekonamy. Może w tym odcinku, a może w kolejnym, bo nie wiem, ile jeszcze to będzie trwać. No nie wiem, czy na to mogę wskoczyć tak do końca bezpiecznie. No ale chyba nie mam wyjścia. Geronimo! Okej, i teraz... Boże, dobra. Góry. Tylko na co mi to? Na dół? Może w tą stronę gdzieś? O. A, tu jest drabinka. Dobra. A mógłbyś się odwrócić, ty... Zrobię tak. No, coś czuję, że to będzie gruba końcówka. Nie wiem, ile ten odcinek ma już minut, ale... Ale dokończmy sobie już to w tym odcinku. O ile to jest koniec, bo coś tak wygląda, jakby to miał być koniec, ale nie jestem pewien. Czy to na pewno jest bezpieczne? Jeszcze tą turbinę muszę coś z nią zrobić. No i koniec gry. O, jednak nie. Masz bobo placek. No. Muszę to musi tak zakliknąć się. Tak pyk. No nie, co jest? A nie, tam na dole nie mogę przycisnąć. Może to muszę jakoś zjechać z tym na dół. Halo, co mam z tym zrobić? Dobra, już rozumiem. Muszę to wyłączyć, żeby ta turbina przestała się kręcić. I teraz włączamy ją i szybko tam płyniemy. Zanim ona się rozkręci tak do końca, my to włączymy. I pofruniemy bardzo szybciutko tam na górę. No! Gdzie moje ubrania? Ja tak się nie pokażę, spaduwa. Trochę prywatności. A kuku, siemanko. Hej, cześć. Ty, ktoś tam macha do mnie? O Boże, patrzcie, to dziecko. A kurwa, co to jest? Of, co jest, kuźwa? To na to patrzyli? Co to jest? Jakiś klops ogromny z ludzi. Co, pewnie mam podłączać to gówno, tak? O. Dobra. Coś zrobiłem. Nie wiem, czy to mnie zje, albo się połączę z tym, kurna. Nie wiem, ale... O Boże, nie! Ci ludzie chcą mnie wciągnąć. Czy oni mnie kibicują? A nie, oni mówią, nie rób tego chyba. Tak, brawo ty, brawo ty. Oni muszą mówić, ale masz wielki jaja, że tam wskoczyłeś. O, dobra, nie! O, no to super. No teraz naprawdę będę wielkim jajem. Chodzącym, chyba. Tak, ty, ja tym chodzę. Ale tym się dziwnie steruje.
A tak. Czy ja mogę tu wyskoczyć? Nie. Jezu, jak się tym dziwnie chodzi. Jakaś galareta taka. Pulpult. Co ja mam zrobić? To ja chyba serio muszę wyrąbać tam już tą szybkę i ich zjeść wszystkich, tak? Tutaj, tak. Atak! Pult! A, muszę to wyrwać. Bo ja mam ich kończyny! O nie, ej, czujecie tak. Wyobraźcie sobie, że macie ciało wielkości klopsa i właśnie chodzicie po tym całym szkle, które przed chwilą rozbiliście. O tak. To wygląda dziwnie. Kolejne szkło. Dobra, jestem przyzwyczajony już do bólu. Oj, dołączysz się do nas, ty Slenderze? Czy kim tam jesteś? Nie widzę. Ty, ale naprawdę zarąbiście się zachowuje tutaj. To wszystko, nie? Znaczy w sensie, tak jak się chodzi tym klopsem. A tak! Zniszczymy was! Niepotrzebnie nas założyliście. Mamo, tato! O! Siemano! O, dołączcie się do nas! Chodźcie. Wsysnę was, czy coś, nie? Nie, oni chyba nie chcą się wsysnąć. Ale chodźcie, atak. W ogóle patrzcie, jak te nóżki latają. Jeden jakiś tyłem chodzi, o, przewróciłem się. Czy wy mnie tu podrzucicie? No chyba nie. Serio? Nie wiem, ile... My co najmniej ważymy tyle, co, nie wiem, z dwa słonie. Oni tak trochę na luzaku to... Ja tu robię totalny rozpierdziel. Nie wiem w ogóle, co ja robię. Ja idę po prostu przed siebie. O! Siema! Księżyc spadł. Atak! Dobra, nie w tą stronę. Sorry! To idę tutaj. O, tam muszę się dostać. A ci ludzie się tam patrzą, tam gdzieś. O, może mogę tą lampkę włączyć? Nie. Mogę podskakiwać? Tak nie do końca. Chyba się skończyło chodzenie takie. A, dobra. Jednak coś tu miało być. Skrzynkę. I ja sobie wezmę tą skrzynkę i sobie na nią wejdę. Raczej wtoczę się. Siemanko. Ja tu tylko w sobie przechodzę. Spokojnie. Nie ma tutaj... Ale strasznie się tym chodzić. Tak... Dziwnie. Tak. Jak faktycznie takim, nie wiem, giszem. Kiedyś była taka gra na telefonie, na komputerze. To oderwało nam. Jakiś tors. Czy ja wyjdę z tej kulki mięsa? Coś, nie wiem, jakiś good ending, czy to jest bad ending, czy coś zrobiłem źle. Nie wiem, wepsuję się to. O, czy ty jesteś szefem wszystkich? Przeproś. Przeproś! Niam. Żerać go. O kurna. To trochę... No cóż, smacznego wszystkim, którzy jedzą kotlety, znaczy te klopsy. O, umyję się. A nie ma co brudnym chodzić. Przycisk. Jak go nacisnąć? Otóż jest pytanie. Dosyć. O, dobra.
Dobra. Dawaj belkę. Tym sobie to otworzymy tam u góry. No, teraz do góry. No jak tym sterować? To jest okropne do sterowania. Tu! Boże, tym trzeba normalnie aż... No, przyciśnij to. I... O! Super. Oj, sorry. O, psy. Siemanko. Pul, 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 pul. A tak! Teraz mogę się zemścić. Czy to mnie podbije? Hop. Patrzcie, tak siedzę, a tak stoję. Tak siedzę, a tak stoję. A tak na psy. A co chodzi z tym tutaj? Czy ja muszę tu poczekać, aż coś odgryzie mi ten pies i że to tu zostanie? Wow. Jak to zatrzymać? Też tu muszę zostawić, tylko co? Tam musiałem coś zostawić widocznie. Jakaś skrzyneczka. A, no tak, belka. Dobra, jak jest możliwość wzięcia czegoś takiego, to zawsze to będzie gdzieś tam potrzebne. Ale dalej nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby chodzić takim dziwnym klopsem. Dobra. W ogóle jak mogli to zrobić? Nie wiem. Ci wszyscy, co robili tą postać, jak to w ogóle chodzi, jaka jest to fizyka tej postaci. Tu nam podpadały jakieś, nie wiem, kończyny, coraz gorzej chodzimy, czy coś, nie wiem. Czy możesz się tam wcisnąć do tych drzwi? A, ten gościu mi otworzył. O, to dziękuję. Już, otwieraj! No, otwieraj! O, ty kurna. Dobra, masz tu czas. Odejdź sobie, tak. Już? Już? Dobra. Ej! Ten gościu mi pozwala to zrobić. Czy oni mi pomagają, tak jakby? No dobra. Tylko po co? Wrzucę to tam, nie wiem po co. Hop. No, hop. Nie, to by nie o to chodzi. Po co mi ta skrzynka? Tutaj po to. No i proszę bardzo. A skrzynkę wezmę dalej, bo na stówę będzie mi do czegoś potrzebna jeszcze. Czy ja wejdę do pieca i to będzie zakończenie? Wydaje mi się, że to mogło być jedno z zakończeń. Oto dziady. Oto dziady, ja już wiem, co tu trzeba zrobić. Chyba jednym z zakończeń jest po prostu wejście do tego pieca. A drugie z zakończeń może być takie, że ja muszę podpalić to. No, przerzucić to tam. Nie, nie ugaś się, nie ugaś się. O Boże, drugie. No, hej hop. Złap to, złap to, złap to. Aj, kurde.
tym się chodzi, kurde, jak jakimś klopsem. I tam jest takie coś, gdzie wrzuciłem wcześniej tą skrzynkę. I to jest jakieś łatwopalne albo wybuchowe. Prawdopodobnie wybuchowe, ja po prostu wysadzę tą całą placówkę w powietrze. Po co wam ona? Hop! Dobra. Poszło easy! Boże, nie przewraca się, klopsie. Strasznie dziwnie się tym steruje, naprawdę. Dobra. No, weź tym, rzuć. No, jak to? Nie! Patrzcie, jak rzucam już tym. Hop. Cię prosto w ten. W tego pieca. U. No, rzućże tym. No, jak tym się rzuca? Ogólnie rzuca się w tym tak, że trzeba nacisnąć kontrol, a cały czas musicie trzymać ten kontrol, żeby trzymać tą skrzynkę, więc musicie tak... Nie wiem, co zrobić, kurde, żeby rzucić tym. O, tak. Dobra, już mamy to zapalone. O! Dobra. Łapaj to, teraz drugie. Teraz niech się to uda. To jest chyba jakieś wyższe, albo po prostu jesteśmy troszkę niżej. Nie za blisko. Dobra, 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 dobra. Mam to, mam to. Easy. Easy, easy, easy. Koniec po was, dranie. Już tu idę. Teraz to buchniecie, kurde. No! Przygotujcie się na śmierć. Bum! Uciekam! Coś się tu stanęło? O! Przejście dalej dla klopsa. Nie wiem, ile to już trwa ten odcinek, ale to... To by się nadawało na naprawdę ostatni taki finałowy odcinek, gdzie chodzimy tylko tym klopsem, ale tym klopsem chodzimy non-stop. Ej, halo, pomożecie mi? No. Mhm. Nie wiem. Myślałem, że on chce zostawić na mnie jakąś pułapkę, że jak podejdę do tego żółtego. A... Aha. To, że oni będą chcieli mnie to zmiażyć mnie, a ja wtedy bym się wycwanił i wlazłbym na to. On by mnie zabrał w siną do krainy jednostki. Dobra. Nie wiem, co ja robię. Totalnie. Może mam tą wajchę? Od niego zabrać? Dawaj wajchę! Dawaj wajchę! O! Dobra, coś się zrobiło. Jak ja tam... A, dobra. Mam tu przecież ten wagonik. No tak. A tam u góry jest jakiś, kurde, taki w garniaku, tak jakby szefał ich. Zobaczyłeś. Dobra, czy ja już tu wejdę? Nie chcę mi się pchać tego wagonika. No niestety muszę. Jestem ciekaw, co jakbym wskoczył faktycznie do tego ogniska. Czy faktycznie miałoby to... Czy twórcy jakby... Pomożecie mi? Ha! Macie. O! Pomaga mi! Fajnie. Puf! Oje. Co?
Serio? Już byłem taki kurde zajarany, że mi się to udało, a to było takie ciężkie za first time. A tu dupa. Dawaj, włączaj to jeszcze raz. Szybko, 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 szybko. I myk. Dobra. Go, 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 go. Okej. O! O, czyżby to koniec? Chcecie mnie zapułapkować, co? Ja się nie dam, bo sobie przejdę dalej. Da się mi to wziąć? Halo? No tak myślałem. No i co? No za późno się odbudziłeś, kulko. No ale to jeszcze nie koniec. Nie wiem, co mam tutaj zrobić totalnie. Czy to jest koniec gry? Halo? Może przez to mogę się przycisnąć? No nie. Halo? O! Tu mogę coś oderwać. A skąd ja miałem wiedzieć, że te poduszki mogę odrywać? O matko! O! A to mogę oderwać? No i kurde... Essa, lecimy dalej. O! W końcu jakiś dźwięk, aż mi się dziwnie w ogóle gada, jak... W ogóle nie ma żadnego dźwięku. Słuchać krzyki tych wszystkich... ludków. Się okaże, że granat tak naprawdę ma jeszcze godzinę. Musimy przejść godzinę takim klopcem. Się tu może stać. A tu się rozpędzimy i... O! O! Dobre zakończenie! Będziemy klopsem wśród dzikiej natury. I stworzymy i zaludnimy cały świat pięknymi klopsami. Mua! Dobre zakończenie. Jest! Halo? Halo? To nie może być koniec. Trzeba zasiać drzewa i... spłodzić syna. Halo? Mój pies dostał charkowania jakiegoś. Coś tam... rącz... Nie wiem, mam wrażenie, że mogę ruszać i rączką... Albo nie. Halo? Jest tu ktoś? Super gra! Piękne. Create and direct... by, co jakoś to nazwał? Arne Jensen, czyli ten sam kolo, który stworzył Limbo. No i co? No i koniec gry. Tak samo jak Limbo. Zakończenie jest... Nie wiadomo, o co chodzi. No ale mam wrażenie, że dla naszego klopca jest to lepsze niż spalenie w tej komorze spalarnej. Więc no. Coś tam jeszcze się ruszają te ludziki i mają spokój. No i co, rozsadziliśmy? Nie, nie rozsadziliśmy w sumie tego. Zniszczyliśmy trochę po prostu ten...
jakieś badawcze coś, ośrodek. Ale prawdopodobnie dalej będą testować ludzi i będą ich mutować i prawdopodobnie wyjdzie druga część tej gry, gdzie będziemy jeszcze większym klopsem. Tak jest. No niech te wszystkie literki przelecą, bo w sumie chyba już koniec literków. Special thanks. O! Coś mogę chyba zrobić? Nie. Ta kulka jakby... Nie, miałem wrażenie, że wstawała, ale... A jednak nie. Myślałem, że... Dla cierpliwych będzie jakiś secret, ale jednak nie. No, więc to była gra Inside. Dzięki wam za oglądanie. No i do kolejnych odcinków na tym kanale. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pa.